Cześć, witajcie. Z tej strony Przemysł, pracownia stolarska Kępa Marzeń. Witam Was serdecznie. Tematem dzisiejszego filmu są to oto składane kubełki metalowe. Jeżeli chcecie zobaczyć, do czego ja je wykorzystuję, do czego one mi się przydają, zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Okej, słuchajcie, ja te kubełki kupiłem około 3 lat temu, jak byłem na kursie stolarskim w Garbatce. Akurat te kubełki produkował chłopak, który był na tym kursie. Niestety nie mam do niego kontaktu, także nie piszcie w komentarzach, gdzie kupiłem te kubełki. Akurat udało mi się, fartnęło 3 lata temu, je zakupiłem za kwotę 120 zł. Jeżeli wpiszecie w przeglądarkę kubełki koziołki składane, wyskoczą Wam podobne. Z tego co patrzyłem, to obecnie są w kwocie od 100 do 140 zł, gdzieś w tych kwotach się wahają. Za sztukę chyba. Ja akurat za dwie kupiłem za 120 zł, także jestem bardzo z tego zadowolony. Naprawdę powiem Wam szczerze, że te kubełki mi się sprawdzają, przydają. Przede wszystkim przy pracach na zewnątrz. Wiadomo, tą pracownię, zarówno jedną jak i drugą, mam dość małą. Czasem też oczywiście korzystam z nich tutaj w warsztacie, ale najczęściej na zewnątrz, na jakieś prace wyjazdowe, czy jak chcę na przykład pociąć, czy pomalować różne deski. Ale przejdźmy do tych kubełek. Tą akurat już rozłożyłem. Zobaczcie, jak łatwo się rozkłada te kubełki. Wystarczy odsunąć, rozłożyć nogi i kubełki mamy rozłożone. Także bardzo fajny temat. To jest ich największa zaleta, czyli to składanie, rozkładanie. Jak złożymy, możemy odłożyć je gdzieś na bok, powiesić z boku, nie zajmują w ogóle prawie miejsca. Także to jest ich pierwsza i główna, podstawowa zaleta. Kolejną zaletą jest to, że jeżeli chodzi o udźwig, to tutaj jest akurat naklejka, to akurat udźwig w przypadku tej kobyłki to jest 200 kg. Ja ważę stówkę i zobaczcie, co się dzieje. Siadam na tym. Zobaczcie, ruszam się i naprawdę one są w miarę stabilne. Bardzo stabilne, nie w miarę stabilne. Także to jest ich druga zaleta. Są lekkie, naprawdę są bardzo lekkie. A przy okazji bardzo wytrzymałe, bardzo duży udźwig mają. Także to jest ich kolejna zaleta. No i cóż, i jeszcze Wam wymiary może powiem tych kobyłek. Było wszystko w komplecie. Wysokość 80 cm, szerokość 100 cm. I praktycznie tyle chyba informacji Wam wystarczy. Ok, to może jeszcze pokażę, jak się je składa. Bierzemy do góry. Tutaj jest taka tuleja, gdzie jest jakby węższa część, a tutaj szersza. Może przybliżę Wam, bo może jak ktoś z Was się zdecyduje, to sobie zrobi sam tą kubełkę. Tak one w przybliżeniu wyglądają, jakbyście chcieli się zdecydować na wykonanie tych kubełek samodzielnie. I tutaj ta jedna tuleja z jednej strony jest węższa, z drugiej strony, zauważcie, jest szersza. I podczas składania, odłożę aparat na statywie, podczas składania najpierw składamy tą węższą część. Wystarczy tylko lekko tutaj puścić. Tutaj nam się ten element również składa. Hopsa. To ma zawsze, o, problem, ale weszło. Hopsa. Bierzemy taką kobyłkę sobie pod przysłowiową pachę i możemy iść na dwór, zabrać ją do samochodu gdzieś na prace wyjazdowe. Także naprawdę dość fajne, sympatyczne rozwiązanie. I tutaj też jeszcze tutaj zauważcie, jest miejsce na to, żeby ewentualnie tą kobyłkę gdzieś na ścianie sobie tam, powiedzmy, powiesić. Ja akurat właśnie mam takie miejsce na ścianie, gdzie sobie tą kobyłkę wieszam. No i oczywiście, jak to kobyłki, mają one zastosowanie, wiadomo, w pracowni przy różnego rodzaju pracach. Przy cięciu dłuższych elementów, krótszych, ja je też wykorzystuję i do malowania, jak zarówno i czasem do, jak zabieram ukośnicę gdzieś na wyjazd, to kładę dwie obok siebie deski i mam stolik na ukośnicę po to, żeby się nie skalić. Ale to zobaczcie na zdjęciach. Jak widzicie, wykorzystałem kobyłki przy budowie drewutni.
tutaj Asi rozmontowałem drzwiczki do witryny i też sobie Asia malowała na tych kubełkach. No jak widzicie też pod tą okośnicą, o której wspomniałem. No i tu w tym miejscu dałem jeszcze aluminiowe profile, żeby zwiększyć powierzchnię do rozłożenia desek. Tutaj wykonuję akurat właśnie piaskownicę dla dzieci z ruchomym daszkiem i żeby też można było go opuszczać w przypadku niekorzystania. Nie mam niestety zdjęć, ale tak mniej więcej to wyszło. Ok, podsumowując, jak widzicie, polecam naprawdę to rozwiązanie, jest bardzo sympatyczne. Ja mam 3 lata tą kobyłkę, naprawdę bardzo często z niej korzystam. Z nich korzystam. One już są przeze mnie upaprane jakimiś lakierowejcami, farbami. Gdzieniegdzie gdzieś tam są zacięcia od pił, ponieważ też wykorzystywałem do cięcia dłuższych elementów na zewnątrz. Jak widzieliście przy budowie, rozbudowie tej pracowni, przy malowaniu przez Asię i przy malowaniu u mnie elementów do piaskownicy, no w wielu, wielu miejscach je wykorzystuję. No i tak samo pod tą okośnicę. Także widzieliście, te kobyłki mają zastosowanie do wielu rzeczy. Oczywiście tych zastosowań może być znacznie więcej w zależności od Waszej inwencji. Polecam Wam te kobyłki, ponieważ jakość do ceny jest naprawdę fajna. Ok, mam nadzieję, że przydał Wam się ten filmik. Pozdrawiam Was serdecznie. Wolność i pokój z Wami. Hej, do następnego.